Zakaz czytania. Roman Kurkiewicz, zakaz czytania. Rozpocznę dzisiejszy dzień od Galeano dla Państwa. Będę komentował albo nie. 13 czerwca. Przypomnę tylko Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, z kalendarza dziejów ludzkości. Tłumaczyła pani Katarzyna Okrasko, wydawnictwo WAB. 13 czerwca. Przypadkowe ofiary. Mniej więcej w połowie czerwca 2010 roku podano do wiadomości, że wzrasta liczba samobójstw wśród amerykańskich żołnierzy. Samobójców jest już prawie tylu, co żołnierzy poległych na polu bitwy. Żeby rozwiązać ten problem, Pentagon postanowił zatrudnić jeszcze więcej specjalistów od zdrowia psychicznego, stanowiących najbardziej obiecujący sektor sił zbrojnych. Świat zmienia się w ogromne koszary, a ogromne koszary zmieniają się w szpital psychiatryczny, wielki jak świat. W tym szpitalu kto właściwie jest chory? Żołnierze popełniający samobójstwa czy wojny, które zmuszają ich do zabijania. To Galeano. A dzisiaj wieczorem spotkamy się na krótkiej opowieści o książce, która będzie na razie dla Państwa niespodzianką, ale zapraszam. Roman Kurkiewicz. Tak już potem będzie codziennie. Na szczęście. Niestety. Będzie co czytać. A ja będę o tym opowiadał.